Siemanko, z tej strony Kazumi i witam was w odcinku ze spoilerów, w którym pokażę wam spoiler postaci, ale tym razem nie naszej, a także dość ciekawe przedmioty związane z domem oraz ze stajnią, także zapraszam. Ostatnimi czasy dowiedziałam się o jednym koncie na Instagramie, gdzie osóbka daje dość ciekawe spoilery. Znajduje się tam m.in. spoiler nowego modelu Justina, który tak oto się prezentuje. Napiszcie, jak wam się podoba ten model, ale jeszcze się o tym wypowiem, ponieważ ja uważam, że teraz SSO będzie właśnie powoli odnawiać te starsze postacie. Tak jak kiedyś byli Jeźdźcy Duszy, czy nawet teraz Jeźdźcy Mroku. Ostatnio została odnowiona Baronowa, a być może już niedługo nadejdzie czas na Justina. Kolejną bardzo ciekawą rzeczą, jaką może ten profil sobie zobaczyć, są różne przedmioty takie domowe. Po prostu do domu. Na przykład taka szafka na książki, lampy, stoły, poduszka, łóżko, dywan, okno, jakieś komody, krzesła, sofę, biurko, a nawet posłanie dla naszego pupila. Jakiś czas temu nagrałam również odcinek mówiący o takich meblach, co kiedyś SSO dało nam jakby z zadania. Ja was odsyłam do tego odcinku, ponieważ właśnie tam mówię mniej więcej też o co chodzi, także linka znajdziecie w opisie. Następną dość ciekawą sprawą jest jakby taki edytor stajni. Oczywiście nie zarzucam, że to na pewno się pojawi, ale być może kiedyś SSO zrobi nam taki edytor. Na kanale Lauren Montaidworn można znaleźć właśnie taki jeden filmik pokazujący taki przykładowy edytor stajni. Ogólnie bardzo mi się podoba i bardzo fajnie został właśnie przedstawiony, także zobaczcie sobie. Jak dla mnie bardzo fajny pomysł na stworzenie czegoś takiego, ponieważ moglibyśmy po prostu stworzyć własny styl stajni, tak jak nam się podoba. I jak dla mnie SSO mogłoby coś takiego kiedyś zrobić, ale zobaczymy. Może się kiedyś tego doczekamy. I na koniec jeszcze taka szybka informacja, że prawdopodobnie konie fiordskie mają być przecenione z 850 starcoins na 550, czyli będą aż o 300 starcoins tańsze. Prawdopodobnie ma się to pojawić 11 maja, co kiedyś były konie ahautekińskie i kwartery przecenione i był dla nich właśnie specjalny wyścig. Być może to jest to, ale wszystkiego dowiemy się niebawem, czy tak będzie. Dlatego informuję was o tej ciekawej informacji. W tym odcinku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawiacie koniecznie komentarze na temat tych spoilerów, łapeczki w górę i subskrypcje. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie kliknijcie ten czerwony przycisk tam na dole, ponieważ zbliżamy się już do 10 tysięcy subskrypcji, gdzie oczywiście pojawi się specjal, czyli live z kamerką. Ale nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco z moimi wszystkimi ciekawymi i fajnymi materiałami. Także ja się z wami żegnam, trzymajcie się i do następnego.